Sportowa Zielona Góra. Dziś zabieram Was na osiedle pomorskie. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, że właśnie w tym miejscu znajduje się klub sportowy o nazwie Akademia Sportów Walki Knockout Zielona Góra. Właśnie dziś będziemy rozmawiali z trenerem i zawodnikami tego klubu. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Tomasz Pasek, mam 35 lat. Od 10 lat oficjalnie klub istnieje. Jest zarejestrowany w Urzędzie Miasta jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej oraz zarejestrowany klub jako klub sportowy w Polskim Związku Kickboxingu. Natomiast tak naprawdę od blisko 15 lat już organizuję treningi. Najpierw zaczęło się dla znajomych, później wszystko poszło w kierunku profesjonalnym, no i teraz jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. W swojej karierze jako kickbokser miałem kilka medali na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski. Natomiast jako trener no, w 100% zaangażowałem się w to wszystko. Myślę, że praca w kontekście fizis, czyli w aspekcie fizycznym, czy na siłowni, czy na sali treningowej, to są te czynniki, które widać gołym okiem. Natomiast przede wszystkim jest to praca mentalna z zawodnikami, przebywanie z nimi poza salą treningową, w atmosferze takiej no, towarzyskiej, rodzinnej. Wielokrotnie widujemy się u siebie w domach, z naszymi rodzinami, rozmawiamy o sprawach prywatnych, zawodniczych i ogólnie no, mamy taką relację, która pozwoli poruszyć tak naprawdę każdy temat, a w szczególności takie sprawy, które znajdują się u dorastającego człowieka bardzo często i sprawiają mu problemy. Pracowanie z zawodnikiem, już stricte sportowcem, mimo że jest w młodym wieku, może doprowadzić do tego, że ten zawodnik w życiu po prostu nie zabłądzi i nawet jak będzie miał chwilę zwątpienia, a takie chwile występują u zawodników, którzy przegrywają walki, którzy gdzieś tam w życiu osobistym spotykają osoby lub sytuacje, które są dla nich pokusami, no ja jestem osobą, która musi tutaj trzymać pieczę nad tym wszystkim i nie może doprowadzić do tego, że zawodnik zniknie z sali treningowej i gdzieś się zapodzieje. Ludzie, którzy przychodzą do mnie, są zainteresowani współpracą, to są ludzie tacy zwyczajni z ulicy, którzy chcieliby poznać smak sportu walki, z czym to się je, oglądali w telewizji i chcieliby spróbować swoich sił. Inna grupa ludzi to są ludzie, którzy gdzieś tam potrzebują zwiększyć pewność siebie, zwiększyć swoje możliwości również fizyczne. To jest również grupa ludzi, którzy mają na celu zrzucić parę kilogramów albo poczuć się po prostu pewnie gdzieś tam, jak są w okolicznościach, w których no, są wymagane umiejętności obrony na przykład. Nie brakuje również kobiet. Coraz częściej kobiety zaglądają na salę treningową. Myślę, że to jest stereotyp, że sporty walki zrzeszają przede wszystkim ludzi z marginesu czy chuliganów. W każdym sporcie są ludzie z różnych warstw społecznych, z różnym nastawieniem do życia. Do naszego stowarzyszenia zgłaszają się również zawodnicy i reprezentanci innych dyscyplin. Piłka nożna, siatkarze, piłka ręczna, lekkoatleci. Mamy również zawodnika no, bardzo wysoko klasyfikowanego w Formule 3, tak więc najważniejsze to przyjść, po prostu chcieć. Ludzie, którzy przychodzą do Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra, w swoim życiu sportowym odnoszą sukcesy często na arenie międzynarodowej. Do usłyszenia po krótkiej przerwie. Sportowa Zielona Góra na 91,7 FM. Sportowa Zielona Góra. Wracamy do naszej audycji Sportowa Zielona Góra. Dziś gościmy w Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra. Tym razem przyszedł czas na rozmowę z prawdziwymi mistrzami. Witam wszystkich słuchaczy z tej strony Kacper Fronczak. Mam 20 lat, posiadam liczne tytuły na swoim koncie, m.in. Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy. Jestem wielokrotnym zdobywcą Pucharu Świata, multimedalistą Mistrzostw Polski. Trenuję od początku w macierzystym klubie już 5 lat. Przygoda zaczęła się w trakcie gimnazjum. Wraz z kolegami poszliśmy odkryć coś nowego, coś innego niż piłka nożna, choćby przyszedłem na pierwszy trening, był bardzo ciężki, bardzo mi się spodobał rygor, dyscyplina, która tam panowała, atmosfera. Przyszły pierwsze sukcesy, które mnie napędzały do dalszego działania. Miałem ogromną motywację. Niestety spośród wszystkich moich kolegów, z którymi wszedłem, zostałem tylko ja. Kickboxing jest moim całym życiem. Poświęcam się w 100% temu sportowi. Trenuję 6 razy w tygodniu po 2 godziny. Zdecydowanie chciałbym osiągnąć
jeszcze Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy Seniorów, być w czołówce światowej, a przede wszystkim chciałbym zostać legendą, chciałbym zostać zapamiętanym człowiekiem. Nazywam się Rafał Gąszczak, trenuję już od 4 lat. Moim największym osiągnięciem jest Mistrzostwo Europy Juniorów w formule Full Contact, osiągnięte w 2015, i Wicemistrzostwo Świata Juniorów także w formule Full Contact w 2014 roku. Postanowiłem spróbować tego sportu, ponieważ sport od zawsze mi towarzyszył. Można powiedzieć, od małego uprawiałem jakiś sport, pływanie, koszykówka, no i skończyło się na kickboxingu. A co sprawiło, że postanowiłeś zamienić poprzednie dyscypliny właśnie na sporty walki? Zawsze lubiłem rywalizować. Rywalizacja jest dla mnie czymś ważnym. I tutaj kickboxing jest sportem indywidualnym i właśnie w tym sporcie, jako sport indywidualny, widziałem swoją szansę. Na pewno głównym celem jest to, by stanąć na najwyższym stopniu podium na zawodach międzynarodowych i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Kickboxing jest dla mnie pasją, jest moim celem tak naprawdę życia. Wszystko podporządkowuję pod kickboxing. Dieta, to jak jem, to czym czytam, czym się zajmuję, wszystko wiąże się ze sportem, właśnie głównie z kickboxingiem. Na pewno jest to samodyscyplina, odpowiedzialność. Jest to przede wszystkim ciężka praca, talent, może jest to 0,01%. W kickboxingu jest to ciężka praca. Uważam, że również w każdym innym sporcie ciężka praca to podstawa do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu. Nikt nie rodzi się i od razu zostaje mistrzem w danej dyscyplinie. Każdy startuje z tej samej pozycji, każdy ma dwie ręce i dwie nogi. Sportowa Zielona Góra na 91 i 7 FM. Sportowa Zielona Góra. Wracamy do Akademii Sportów Walki, Knockout Zielona Góra. Sporty walki dziś na antenie Radia Plus w Zielonej Górze, a tym razem o rozmowę poprosiliśmy młodych adeptów kickboxingu. Nazywam się Michał Niemiera i trenuję już 2 miesiące w tym klubie. Jak to się stało, że trafiłeś do Akademii Sportów Walki Knockout? Uczęszczam do szkoły z Rafałem i on mnie zachęcił poprzez rozmowę na przerwie, żebym przyszedł, bo fajna przygoda. A przedtem była już jakaś styczność ze sportem, czy to pierwsza dyscyplina, w której próbujesz? Wcześniej grałem w piłkę. Masz jakieś cele, jeżeli chodzi o uprawianie tego sportu? Tak, chciałbym osiągnąć chociażby Mistrzostwo Polski w 2016 roku. Zobaczymy, co się okaże na pierwszych zawodach w lutym już. No jak wygląda taki trening? No ciężka, bardzo ciężka rozgrzewka, potem trochę ćwiczeń fizycznych, no i następnie przechodzimy właśnie już do ćwiczeń technicznych, boksu, kickboxingu. Nazywam się Tomasz Matusewicz. Jak długo trenujesz w Akademii Sportów Walki? W Akademii Sportów Walki trenuję od wakacji. Jestem zawodnikiem klubu Rio Grappling Zielona Góra, a nawiązałem współpracę z trenerem Tomaszem Paskiem, aby rozwijać płaszczyznę stójkową. Wystarczy spojrzeć na osiągnięcia zawodników, którzy tutaj trenują. Jest Kacper Frączek, który jest mistrzem świata, jest Rafał Gąszczak, który jest mistrzem Europy. Obojętnie jaki sport walki, można nabrać trochę siły, wytrzymałości, kondycji, więc naprawdę polecam. Sportowa Zielona Góra na 91 i 7 FM.